Szczęść Boże, Paweł Rzemyszkiewicz, zapraszam na informacje dnia. Właśnie powinno rozpocząć się posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Posiedzenie, choć odbywa się zgodnie z planem, będzie miało inny niż początkowo planowano harmonogram. Posłowie mieli dziś przesłuchać pierwszego z 22 świadków, prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku-Wrzeszczu Barbarę Kijanko. Kobieta poinformowała jednak komisję, że nie stawi się na przesłuchaniu. Kijanko przebywa od czerwca na długotrwałym zwolnieniu chorobowym. Mimo to komisja zebrała się i podejmie działania w stosunku do informacji przesłanej przez prokurator. Z kolei jutro komisja śledcza przesłucha przełożonych prokurator Kijanko, Witolda Niesiołowskiego z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i Marzannę Majstrowicz z Prokuratury Rejonowej w Gdańsku-Wrzeszczu. Firma Amber Gold powstała na początku 2009 roku. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji, które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. KNF w grudniu 2009 roku złożyła doniesienie do prokuratury, podejrzewając, że firma prowadzi działalność bankową, ale nie ma wymaganych zezwoleń. Sprawą zajęła się wówczas Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz, która po miesiącu odmówiła wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się w działalności firmy znamion przestępstwa. Decyzję taką podjęła prokurator Barbara Kijanko. Likwidacja gimnazjów i rezygnacja z regulacji cen gazu to główne tematy dzisiejszego posiedzenia rządu. Reforma edukacji to jeden z kluczowych projektów zapowiadanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Reforma edukacji przewiduje przede wszystkim zmianę struktury szkół w Polsce. Przestaną istnieć gimnazja, szkoła podstawowa ma trwać 8 lat, liceum 4, a technikum 5. Ponadto zostaną wprowadzone dwustopniowe szkoły branżowe. Zmiany planowane są na rok szkolny 2017-2018. Reformę krytykuje opozycja, która złożyła wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji. Debata odbyła się w ubiegły czwartek. Nie ma żadnego powodu merytorycznego, nie ma żadnego powodu pedagogicznego, nie ma żadnego powodu naukowego, żeby takiej zmiany dokonywać akurat dzisiaj. Jest wiele zawsze do poprawienia w systemie edukacji, jest wiele do poprawienia w systemach wychowawczych, ale to nie znaczy, że trzeba rozbrajać i rujnować cały dotychczasowy system szkolnictwa. Opozycja argumentowała również, że reforma edukacji może przynieść niekorzystne skutki dla nauczycieli. Jak wskazywał poseł Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej, wielu z nich może stracić pracę. Z naszych analiz wynika, że w roku szkolnym 17-18 może stracić pracę 59 nauczycieli. Może się zdarzyć, że liczba zwolnionych nauczycieli zwiększy się. W gminie wiejskiej Dzierżoniów są 3 zespoły szkolno-przedszkolne, 1 szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i 1 gimnazjum. Nie ma szans na ulokowanie w budynkach szkół podstawowych dodatkowych oddziałów. W podobnym świetle reformę edukacji widzą posłowie Nowoczesnej. Gdzie odpowiedzialność, gdy minister boi się powiedzieć, że nawet 30% nauczycieli gimnazjów może stracić pracę? Na zarzuty odpowiedziała poseł Marzena Machałek z Prawa i Sprawiedliwości. Reforma cieszy się poparciem społecznym. Była też elementem programu wyborczego partii, za którym głosowali Polacy. Przypomnę, że za reformą edukacji jest ponad 60% rodziców oraz ponad 50% ogółu Polaków. Gdzie teraz jesteście? Gdzie teraz słuchacie Polaków? Dalej uważacie, że jesteście mądrzejsi od nich? Reforma, jak dodała poseł Marzena Machałek, ma uporządkować obecny bałagan w systemie szkolnictwa pozostawiony przez koalicję PO-PSL. Przywracamy porządne kształcenie ogólne. Przywracamy licea ogólnokształcące, które wyście zniszczyli. Wzmacniamy szkołę podstawową poprzez konsolidację ją z gimnazjum. My nie likwidujemy gimnazjum, my je konsolidujemy ze szkołami podstawowymi. Głos w sprawie reformy edukacji zabrała w ubiegły czwartek także premier Beata Szydło. Nie boimy się tej reformy, ale też mam apel do polityków, samorządowców i związkowców. Nie straszcie tą reformą Polaków. Nie straszcie nauczycieli, nie straszcie uczniów, nie straszcie wreszcie rodziców.
To jest reforma dobrze przygotowana, która będzie perfekcyjnie przeprowadzona. Należy więc spodziewać się, że Rada Ministrów pozytywnie zaopiniuje dziś projekty ustaw, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe. Ale to nie jedyna kwestia, jaką zajmie się dziś rząd. Wśród poruszanych tematów jest także zmiana prawa energetycznego, która wynika z nakazów Komisji Europejskiej. Chodzi o zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi lub koncesje na obrót gazem ziemnym z regulacji cen gazu przez Urząd Regulacji Energetyki. W Polsce trwa walka z afrykańskim pomorem świń. Służby przeprowadziły inwentaryzację dzików, która ma pomóc odnaleźć wszystkie źródła problemu. Liczenie dzików odbywało się w tym samym okresie we wszystkich nadleśnictwach jednej regionalnej dyrekcji lasów państwowych. Prace dotyczyły co najmniej 10% powierzchni leśnej nadleśnictw oraz wybranych fragmentów upraw kukurydzy i innych siedlisk chętnie zajmowanych przez te zwierzęta jesienią. Ich liczebność jest ściśle powiązana z zagrożeniem, jakie za sobą niesie afrykański pomór świń. Przez ostatnie 3 lata Polski Związek Łowiecki i Lasy Państwowe prowadziły nasilony odstrzał dzików. Jest to związane z zaleceniem inspekcji weterynaryjnej, aby osiągnąć zagęszczenie populacji tego gatunku nie większe niż 0,5 osobnika na kilometr kwadratowy. Podkreśla Jan Błaszczyk, główny łowczy lasów państwowych. W prace związane z inwentaryzacją zaangażowano prawie 35 tysięcy osób. Przyrost populacji dzików, a co za tym idzie zagrożenia związanego z ASF-em, ma związek ze wzrostem powierzchni upraw kukurydzy. Jest ona podstawowym elementem diety tych zwierząt i stanowi ponad 20% ich pokarmu. Intensywne prace nadal prowadzone są w województwie lubelskim, mówi wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Od dnia 3 listopada lubelskie lasy są przeczesywane w poszukiwaniu padłego truchła dzików przez żołnierzy, pracowników nadleśnictw, a także pracowników myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego. Na chwilę obecną, po kilku dniach, odnaleźliśmy już 5 sztuk padłych zwierząt. Jeden z osobników był zainfekowany afrykańskim pomorem świń. Służby w pierwszej kolejności kierują się tam, gdzie wcześniej odnaleziono przypadki zachorowania u dzika. W województwie lubelskim był to powiat bialski w gminie Zalesie. Truchło tego dzika stanowi wektor choroby przez około 220 dni w warunkach zwykłych. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze sztuką, która jest zainfekowana, ale przybywa w warunkach na przykład zamrożenia, czyli w chłodniach czy zamrażarkach, ta choroba może być przechowywana w takich warunkach przez ponad 1100 dni. Co wynosi ponad 3 lata, a to może oznaczać ogromne straty dla rolników. Rocznie na wypłatę odszkodowań Polski Związek Łowiecki przeznacza około 65 milionów złotych. Amerykanie będą dziś wybierać 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, następcę Baracka Obamy. Faworytką jest kandydatka demokratów Hillary Clinton. W większości sondaży opublikowanych na dzień przed wyborami prezydenckimi w USA kandydatka demokratów Hillary Clinton prowadzi przed republikaninem Donaldem Trumpem. Jej przewaga wynosi około 3 punktów procentowych. Ja nie wierzę w sondaże, to znaczy jednak te główne ośrodki medialne, ten mainstream absolutnie postawił na Clinton i jednak wydaje się, jeśli bierzemy pod uwagę te ruchy sondażowe w dużym stopniu, niekoniecznie one muszą odzwierciedlać sytuację, tak jak nie odzwierciedlały w Polsce na przykład przed wyborami prezydenckimi czy przed wyborami parlamentarnymi. W sferze światopoglądowej wybór byłej sekretarz stanu byłby wyborem katastrofalnym. Obrońcy życia nieraz wyrażali oburzenie, że Hillary Clinton przez całą swoją polityczną karierę domaga się pełnej legalizacji zabijania dzieci nienarodzonych. Nie jest też zaskoczeniem, jakimi ludźmi otacza się Clinton. Jej sztab uważa katolików za zagrożenie dla swojej kandydatki. W odróżnieniu choćby od Francji, Stany Zjednoczone były zawsze bardzo religijne i tolerancyjne, jeśli chodzi o możliwość
rozwijania, czy pielęgnowania, czy kultywowania swojej wiary. Nagle to zaczęło się zmieniać, zwłaszcza od momentu, kiedy Clinton doszedł do władzy, to zaczęło się zmieniać. Zaczęło się zmieniać. Ameryka traciła swoją tożsamość, już powiedzmy sobie tożsamość, jaką wypracowywała przez ponad 200 lat i od strony ekonomicznej, ale przede wszystkim od strony kulturowej. Nie tylko wiara jest zagrożona. Zwolennicy Trumpa zwracają uwagę, że pod rządami Hillary Clinton będzie dochodziło do licznych korupcji i nieprawidłowości, bo sama kandydatka ma wiele na sumieniu. To niesamowite, że mówi to, co chcemy. Chcemy zmiany, nie chcemy żadnego skorumpowanego rządu, tak jak ten obecny. Hillary będzie szkodliwa. Kraj pod przewodnictwem Clinton to będzie wielka hańba. Trump przywróci ład i porządek, szacunek dla naszego kraju i miejsca pracy. Tymczasem ustępujący prezydent Barack Obama wzywa Amerykanów, by oddali głos na Hillary Clinton. Prezydent uważa, że Trump zaprzepaści osiągnięcia ostatnich 8 lat. Donald Trump nie ma kwalifikacji, aby zostać naszym prezydentem. Dlatego większość prezesów i ekonomistów w niego nie wierzy. Będzie on zarządzać lekkomyślnie, zabierze 20 milionom Amerykanów ich ubezpieczenia zdrowotne. Cofnie nowe przepisy mające na celu weryfikację Wall Street. Afera z udziałem kandydatki demokratów Hillary Clinton może odciągnąć wielu potencjalnych wyborców od głosowania na nią, mówi dr Tomasz Niedokos. Sprawa maili pani Clinton i dochodzenia FBI jest sprawą bez precedensu i która może w bardzo dużym stopniu wpłynąć na wynik wyboru. Lokale wyborcze będą dziś otwierane najwcześniej na wschodnim wybrzeżu od godziny 12 czasu polskiego, a zamykane od godziny 1 w środę czasu polskiego. Wtedy też zaczną być ogłaszane pierwsze wyniki. Nazwisko zwycięzcy wyborów będzie znane najwcześniej o godzinie 4 w środę czasu polskiego. Ostatnie lokale wyborcze zostaną zamknięte w stanie Alaska o godzinie 7 w środę czasu polskiego. Równocześnie z wyborami prezydenckimi odbędą się wybory członków Kongresu, całej Izby Reprezentantów i 1/3 Senatu. I na teraz to wszystko, a ponownie spotkam się z Państwem tuż po godzinie 12. Zapraszam. Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dziś w naszym kraju sporo chmur w zachodnich i południowo-wschodnich regionach. Tam też można spodziewać się deszczu ze śniegiem i śniegu. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach od 3 do 5 stopni Celsjusza. Odrobinę cieplej na Dolnym Śląsku około 6 stopni. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1010 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.